Biden podpisał rozporządzenie w sprawie aborcji. Na przekór Sądowi Najwyższemu aborcja w USA. Biden podpisał specjalny dokument. Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące aborcji. Wszystko to po czerwcowym orzeczeniu Sądu Najwyższego stwierdzającym, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do tego zabiegu. Decyzję w sprawie jego dopuszczalności pozostawiono samym stanom. Po natychmiastowym wejściu w życie dokumentu sygnowanego podpisem prezydenta USA, kobiety będą mieć zapewnione m.in. rozszerzony dostęp do aborcji farmakologicznej oraz bezpłatną pomoc prawników. Sąd Najwyższy w USA orzekł w czerwcu, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, odwracając orzeczenie w sprawie Roe v. Wade z 1973 roku, legalizujący aborcję w całym kraju, jednak dające stanom możliwość wprowadzenia regulacji ograniczających możliwość aborcji w drugim i trzecim trymestrze. 24 czerwca decyzję o dopuszczalności aborcji Sąd Najwyższy pozostawił samym stanom. Ta instytucja odebrała prawo Amerykanom, które już wcześniej zostało uznane. Nie ograniczyła go, po prostu je zabrała. Coś takiego nigdy się jeszcze nie zdarzyło wobec prawa tak ważnego dla tak wielu, powiedział Joe Biden tego dnia podczas przemówienia w Białym Domu. Oznajmił, że decyzja sądu jest w jego opinii tragicznym błędem i stwierdził, że będzie miała ona natychmiastowe skutki. Wskazał przy tym na prawa stanowe, które weszły w życie automatycznie po ogłoszeniu wyroku, zakazujące aborcji w niemal każdym przypadku. Decyzja sędziów wywołała falę protestów w całym kraju. Aborcja w USA. Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze w piątek. Biden poinformował na Twitterze o podpisaniu rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie. Ma ono na celu ochronę praw reprodukcyjnych kobiet w następstwie skrajnej decyzji Sądu Najwyższego o unieważnieniu orzeczenia w sprawie Roe v. Wade. Sformalizuje ono działania, które zapowiedziałem zaraz po decyzji i doda nowe środki ochrony zdrowia kobiet, napisał. Biden skieruje Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych do podjęcia wykonania konkretnych działań mających na celu rozszerzenie dostępu do aborcji farmakologicznej, takiej zatwierdzonej przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. Departament ma również zapewnić kobietom dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach. Mowa też o usługach planowania rodziny oraz antykoncepcji, w tym wkładek do macicznych. Zwołane zostaną również pod nadzorem prokuratora generalnego i doradcy Białego Domu, prawnicy oraz organizacje działające bezpłatnie i pomagające kobietom starającym się o aborcję w prawnych aspektach, choćby podróżach do innych stanów. Czym jest rozporządzenie wykonawcze? Rozporządzenie wykonawcze to rodzaj rozporządzenia wydawanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ma ono na celu umożliwienie urzędnikom i agencjom rządowym podjęcie działania w trybie natychmiastowym. Pełną moc prawną uzyskuje w momencie złożenia podpisu przez prezydenta. Nie wymaga głosowania w Kongresie, w przeciwieństwie do zwykłej uchwały. Kongres może, co prawda, uchwalić ustawę unieważniającą lub zastępującą rozporządzenie. Prezydent ma prawo jednak ją zawetować. Jeśli rozporządzenie wykonawcze jest sprzeczne z konstytucją, może unieważnić je Sąd Najwyższy.